Cześć wszystkim, z tej strony Aleksandra i dzisiaj specjalnie dla Was sprawdzam najnowszą kolekcję Vibo zatytułowaną All Eyes on Me. Marka Vibo w tym roku zrobiła coś, za co mogą się obrazić na nią wszystkie jesieniary, a mianowicie przeskipowała jesień. Naprawdę nie wiem, co dzieje się z ich kalendarzem, ale zamiast wypuścić jesienną kolekcję, jak większość marek, marka Vibo od razu wyskoczyła z kolekcją zimową. Wszystkie opakowania są niebieskie i dodatkowo mają tutaj taki szron, trochę takie śnieżynki, ale bardziej to wygląda jak takie właśnie oszronione opakowanie. Dodatkowo w samym tym sformułowaniu All Eyes on Me słowo ice, oczy, zostało zastąpione słowem ice, lód. Naprawdę nie wiem, skąd taka decyzja, żeby już we wrześniu wypuszczać zimową kolekcję. Bardzo dziwne posunięcie, ale tutaj musiałaby się wypowiedzieć sama marka, skąd taka decyzja. Ja jestem totalną jesieniarą i akurat wolałabym taką kolekcję jesienną z jakimś twistem. No ale skoro mamy tutaj kolekcję zimową, no to cóż, przechodzimy do akcji. W swoich dzisiejszych wyborach zdecydowałam się na większość kosmetyków. Jedyne kosmetyki, których tutaj nie zobaczycie, to topery do powiek, ze względu na to, że to był grubo zmielony brokat i nie przepadam za tego typu produktami. A dodatkowo nie przetestuję też niestety takiego dwustronnego kosmetyku, gdzie na jednej końcówce był toper do powiek, a na drugiej toper do eyelinera i to było takie srebrzyste z obu stron. Po prostu w moim Rossmanie nie było to dostępne. Pierwszym kosmetykiem, który dzisiaj sprawdzę, jest chłodzący błyszczyk. Przedstawia się w ten sposób, więc akurat jeżeli chodzi tutaj o samo opakowanie, to ono mi się bardzo podoba, głównie ze względu na to, że tutaj jest bardzo konsekwentna tematyka, bo samo to plastikowe opakowanie wygląda jak bryła lodu. Także tutaj ktoś miał naprawdę fajny pomysł. I sprawdzimy sobie, czy ten błyszczyk rzeczywiście daje uczucie chłodzenia. Ale on super pachnie. To jest bardzo subtelny zapach, mega delikatny, ale on jest troszeczkę mentolowy, ale właśnie ciekawe, że taka mięta zawsze daje mocno po nosie, a tutaj jest to bardzo w tle. Naprawdę piękny zapach. Aplikator nabiera bardzo mało produktu, także trzeba koniecznie nałożyć sobie drugi raz. Jeżeli chodzi o odczucie, to nie nazwałabym tego chłodzeniem, ale raczej takim subtelnym pieczeniem. To nie jest bardzo mocne wrażenie i nie jest uciążliwe w żaden sposób. Raczej takie po prostu bardzo, bardzo delikatne igiełki i właściwie czuję je tylko na wewnętrznej części ust, czyli tutaj bliżej środka jamy ustnej. Spodziewałam się, że być może zadziała to na delikatne powiększenie ust, ale niczego takiego tutaj nie zauważam. Sam błysk jest ładny, ale to nic specjalnego i są tutaj bardzo, bardzo malutkie drobinki. Jest ich też niedużo w samym produkcie i na ustach rozkłada się ich dosłownie kilka, byłabym w stanie je pewnie policzyć na palcach obu rąk i one są takie leciutko srebrzyste, ale są prawie niezauważalne. Następnym kosmetykiem będzie duo do konturowania i ono jest dosyć chłodne. Więc osoby, które szukają takich chłodów w kosmetykach, będą na pewno z tej kolekcji zadowolone, bo ona właśnie ma taką jednak zdecydowanie chłodną tonację. Nie jest zbyt łatwo otworzyć tą paletkę. Ja już sobie tutaj i tak rozcięłam tą taśmę, która ją blokuje, ale mimo to nie jestem w stanie jej otworzyć. Użyję do tego trybuszonu i po prostu podważę tutaj. Mam nadzieję, że nie zniszczę jej. Ale nie, nie zniszczyłam, wszystko jest ok. Sam produkt w środku jest takim marmurem. I te takie jasne prześwity są delikatnie srebrzyste. Próbowałam 3 razy wjechać w to palcami, żeby zrobić dla Was swatch. I teraz zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. O ile jeszcze tutaj róż jest taki leciutko zauważalny, o tyle powyżej bronzer jest prawie niewidoczny. Także może ten kosmetyk nada się dla bardzo, bardzo jasnej karnacji. Ale niestety nie spodziewam się, żeby u mnie było w ogóle ten bronzer widać. Zaraz to sprawdzę. Jeżeli chodzi o bronzer, to na pewno nie zrobicie sobie nim krzywdy. Nawet kiedy nałożycie go dużo na pędzel, to on i tak równo się rozkłada i równo blenduje. A szczególnie jeżeli jesteście chociaż troszeczkę opaleni, no to nie zrobicie sobie nim krzywdy, bo będzie go bardzo słabo widać. Ja uważam tutaj, patrząc w boczne lustro, że subtelnie on jest zauważalny, ale czy on mi robi kontur, czy waszym zdaniem te policzki są zaznaczone i tutaj właśnie takie odcięte? Moim zdaniem niezbyt, który pokażę wam za chwilę. Jeżeli chodzi o róż, to zaaplikuję go teraz tylko na jeden policzek, tutaj na tą stronę, bo mam jeszcze jeden produkt do policzków, który wydaje mi się całkiem interesujący, także porównamy sobie po obu stronach, czym bardziej warto zainteresować się.
Róż, niestety, podobnie jak bronzer, jest bardzo słabo zauważalny. Jest to produkt naprawdę dedykowany moim zdaniem wyłącznie do bardzo bladych osób, a dla reszty najzwyczajniej po prostu będzie takim produktem widmo. Chciałam powiedzieć o tym produkcie jeszcze jedną rzecz i zamknęłam go już w międzyczasie i znów nie jestem w stanie go otworzyć. To, co moim zdaniem jest słabe w kwestii tego kosmetyku, to właśnie to, że tutaj ten róż przecież nie jest takim bardzo, bardzo bladym różem. Okej, on nie jest też jakiś super nasycony, ale mimo wszystko już to jest kolor, który moim zdaniem powinien na policzek trochę wybijać, a patrzę teraz w boczne lustro, które daje mi taki najlepszy obraz i go nie ma. Celowo do nakładania drugiego różu zostawiłam sobie policzek z mojego lepszego profilu, bo w nim pokładam trochę większe nadzieje. Wydaje mi się, że on już może być zauważalny i może być takim całkiem spoko produktem. Wygląda w ten sposób, czyli dosyć nietypowo. To jest taki cushion. Mamy tutaj na dole sypki produkt, totalnie jest to proszek, a tutaj mamy taką wbudowaną gąbeczkę. Ten róż był dostępny w dwóch kolorach. Jeden był taki bardzo chłodny, a ten właśnie był troszeczkę po tej cieplejszej stronie i że wiecie, że ja po prostu lubię cieplejsze kosmetyki, to uznałam, że wybiorę to, co po prostu będzie lepiej pasowało do mojej urody, bo dzięki temu będę mogła go używać nie tylko dzisiaj. Dobra, zastanawiam się tylko, jak tego użyć, bo ta gąbeczka jest taka na stałe przyczepiona, więc chyba po prostu powinnam zrobić tak i to powinno samo wyjść z opakowania. I widzę tutaj w sumie jakiś taki pył, który się ulatnia. Okej, to już wychodzi. Bardzo to jest w sumie dziwne, że to tak przebija przez tą gąbeczkę. Bo w sumie tutaj dalej, okej, ona się zrobiła różowa na środku, ale wiecie, nie za bardzo jesteśmy w stanie moim zdaniem tego używać tak, bezpośrednio z tego. A dodatkowo to, co jest tutaj na dłoni, też mnie, szczerze mówiąc, nie powala, bo też jest tutaj mało różu, a więcej tego błyszczącego pyłu. Prezentuje się to w ten sposób i znowu jest to bardzo jasne. Chociaż z drugiej strony tutaj jest trochę różowe. No nie wiem, jest to dosyć mocno niespotykana rzecz, przynajmniej dla mnie, ja nie miałam wcześniej takiego produktu, ale nie wiem za bardzo, jak mam go aplikować, bo wydaje mi się, że jeżeli ja to zrobię z tego, to tylko mogę sobie zepsuć wszystko, co jest pod spodem, no ale dobra. Sprawdźmy. Takie subtelne drobiny zaczynają tutaj być widoczne. I okej, trochę samego koloru, samego różu też, ale nie jest to najprzyjemniejsza dla mnie aplikacja, takie pukanie się po twarzy, bo to nie jest takie mięciutkie jak gąbeczka, tylko ma taką jednak miękką powłokę, ale pod spodem jest dosyć twardawe. I troszeczkę ciężko mieć nad tym taką idealną kontrolę. Ale zdecydowanie wygląda lepiej niż róż z tej duopaletki. Jestem jeszcze ciekawa, jak dużo mogę sobie tego nałożyć, jaki maksymalny efekt jestem w stanie tym w ogóle uzyskać. Ale mam wrażenie, że kiedy tak sobie tym stukam mocno w twarz, to że to się jakoś rozkłada tak tutaj dookoła, a na środku zrobiła się trochę dziura i na niej jest mniej tego właśnie błysku, więc może trzeba tak po prostu trochę na większej przestrzeni, ale mimo wszystko ja na środku widzę taki troszeczkę zjedzony podkład. Uważam, że ten produkt spoko wpisuje się w tematykę tej całej kolekcji, bo ten policzek wygląda rzeczywiście na lekko zmrożony. I nawet mimo tego, że ja wybrałam cieplejszy odcień, to i tak to wygląda jak taki policzek po wyjściu na jakiś dłuższy zimowy spacer. Także akurat z tej strony jestem całkiem zadowolona. W kolekcji jest również paleta eyelinerów. Nie będę ukrywać, że na początku, kiedy ją zobaczyłam, byłam przekonana, że jest to paletka cieni. Ona wygląda tak. I tutaj mamy same błyski. Także ja właśnie myślałam, że to jest taka paletka błyszczących cieni i byłaby w sumie bardzo fajna. A są to wodne eyelinery i to mnie dosyć mocno zaskoczyło. Możecie zobaczyć kolory z bliska. Dodatkowo do tego opakowania dołączony jest taki pędzelek do tych linerów, natomiast nie spodziewam się, żeby on był bardzo precyzyjny, bo wydaje mi się, że jest dosyć mocno rozczapieżony tutaj na tej końcówce. Ale kto wie, może jak będzie taka wilgotna ta końcówka, to może ona się tak automatycznie trochę sklei, także też zaraz go sprawdzę. Który kolor w ogóle najmocniej by Was skusił? Obstawiam, że niebieski. Mam wrażenie, że ostatnio robię na tym kanale dużo niebieskich makijaży. Jakoś tak się składa, że zawsze ten niebieski najbardziej przykuwa oko. No i tutaj mamy właśnie złoto, które nie jest jakieś bardzo intrygujące. Ten błysk jest ładny, ale jakoś go sobie nie wyobrażam na razie w wersji takiej eyelinerowej. Bardziej mi on wygląda właśnie stricte na cień. No i mamy dwa odcienie różu. Jaśniejszy i odrobinkę cieplejszy.
i taki bardziej nasycony, ciemniejszy, ale jednocześnie trochę bardziej chłodny. Sprawdzę sobie ten pędzelek najpierw na dłoni, bo jakoś mu nie ufam. On nie jest zbyt precyzyjny. Zrobicie nim kreskę, ale dosyć grubą i na pewno nie wyostrzycie końcówki. Nie ma na to po prostu najmniejszych szans, bo on nawet tak tutaj nie skleja się w taką ładną końcówkę, tylko jest dalej tak samo rozczapieżony jak był. I nawet próbując go tak złączyć palcami, nie jest się w stanie tego zrobić, także on nada się tylko i wyłącznie do czegoś takiego większego, ale do precyzyjnej roboty jest bardzo słaby. Zrobiłam dla Was swatche tych eyelinerów i nie będę ukrywać, że nie było to bardzo łatwe, to nie były trzy ruchy, tylko musiałam się chwilę nad tym napracować. I możecie teraz zobaczyć wszystkie te kolory i niestety kompletnie to nie powala, głównie ze względu na swoje krycie. Te dwa skrajne różowe kolory są tak naprawdę ledwo zauważalne i też wcale zbyt mocno nie odbijają światła, mimo tego, że są takie błyszczące. Zdecydowanie mocniej odbijają te jasne kolory, takie złocisto-srebrzyste. I tak naprawdę ten srebrny zrobił na mnie najlepsze wrażenie, on wygląda spoko. No i dodatkowo niebieski też nie jest zły. Ale mam niebieski suwy, jeżeli chodzi o takie linery, które są błyszczące i które są właśnie wodne i nie ma porównania. Ten suwy po prostu to jest marzenie, to jest taka gęsta pasta, która robi Wam idealną taflę koloru. No a tutaj musiałam nałożyć dwie warstwy, żeby w ogóle to było w ten sposób zauważalne. Mimo to spróbuję teraz użyć tej palety, ale użyję do niej pędzelka z suwy i on jest właśnie taki zdecydowanie bardziej precyzyjny. I dopiero teraz zwróciłam uwagę, że te kolory idealnie pasują mi dzisiaj do koszuli, także mogłabym w sumie zrobić coś takiego w pasy, ale jakoś tego na oczach nie widzę, na tych wszystkich załamaniach, więc zrobię coś trochę bardziej crazy. Po skończeniu jednego oka to, co ewidentnie widać, to jest to, że ten niebieski wybija, a reszta kolorów musi naprawdę idealnie złapać światło, żeby w ogóle była zauważalna. Ja użyłam wszystkich kolorów i tutaj mamy tą taką srebrzystą linię, dalej jest złota, potem ta ciemnoróżowa i jasnoróżowa tutaj na dole. I muszę tak mocno obracać głową, żebyście to pewnie w ogóle zobaczyli. Make-up oczu skończony. Odnoszę wrażenie, że i tak widać tylko te kropki. Gdzieniegdzie właśnie kiedy padnie tak idealnie światło, to ten błysk jest zauważalny też na niektórych zaokrągleniach kresek. Ja zrobiłam coś w stylu takich płatków i takich typowo rysunkowych płatków, kiedy się rysowało kwiatki w dzieciństwie. I każdy płatek miał takie trz, 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 wiecie, taką falkę. Nie wiem nawet, jaki to jest rodzaj kwiatka, ale ja rysowałam w ten sposób zawsze kwiatki w dzieciństwie. I coś w tym stylu starałam się odtworzyć każdym z tych kolorów. Właśnie takie fale i później przechodziło w następny kolor. Natomiast poza samym niebieskim najmocniej zauważalny jest też ten intensywnie różowy. A poza tym wygląda trochę, jakbym miała gołe powieki. No a wiecie, nikt z nas też nie chodzi w ten sposób i nie rozmawia tak, żeby pokazać wszystkim, że patrzcie, patrzcie, tutaj też mam pomalowane. Także jak dla mnie, trochę nie wypał ta paleta. Mimo wszystko, gdyby te kolory były intensywniejsze i gdyby samo krycie tej formuły było mocniejsze, byłoby dużo lepiej. Jeżeli chodzi na przykład o ten jasny, on jest ładny, ale tak naprawdę trzeba nałożyć tak co najmniej dwie pełne warstwy na siebie, żeby to jednak było właśnie bardziej wybijające się na skórze, no i dodatkowo, żeby też ten odbłysk był mocniejszy. Starłam sobie teraz ten bezbarwny błyszczyk, bo mam jeszcze jeden produkt do ust i w tej kolekcji jest taki produkt, który występuje w trzech kolorach. Jeden jest srebrzysty, drugi jest fioletowy z drobinami, a trzeci jest taki brzoskwiniowy. Ten produkt nazywa się Melting for You i to akurat ta nazwa całkiem ma sens, bo on będzie się właśnie rozpuszczał, tak roztapiał na Waszych ustach. I to jest kosmetyk w formie klikacza. Jeżeli pamiętacie i oglądaliście, to w filmie z kosmetykami z Tajlandii pokazywałam Wam już tego typu produkt. On tutaj na końcówce ma taki klikacz. Klikacie go sobie i ten produkt Wam tutaj wychodzi. Wybrałam ten brzoskwiniowy, bo wydawał mi się najbardziej użytkowy. Takie srebrzyste usta nie każdemu pasują. Ten fioletowy z kolei po prostu jakoś nie zajarał mnie jako kolor. Także sprawdzimy sobie właśnie tą brzoskwinię. I to jest taki kolor brzoskwini wyjętej z zamrażarki.
Bo mimo tego, że brzoskwiniowy wydaje się być ciepłym kolorem, to tutaj jest jednak taka chłodna poświata przez te drobiny, które są w nim zawarte. Sprawdzę go najpierw na gołych ustach, ale za chwilę i tak obrysuję je delikatnie konturówką, żeby po prostu lepiej to wyglądało. Ten produkt nie ma żadnego zapachu. Trochę szkoda, ja akurat lubię, jak kosmetyki pachną. Tak prezentuje się położony Solo. Z jednej strony spoko, bo te drobiny są na tyle drobno zmielone, że ani przy nakładaniu się ich nie odczuwa, ani teraz na ustach, kiedy złączyłam obie wargi ze sobą. Nie są to takie wyczuwalne, szorstkie drobiny, także pod tym względem plus. Ale czy wygląda to jakoś bardzo ładnie? Moim zdaniem, gdyby sama formuła była troszeczkę bardziej taka maślana i przez to też nadająca ustom więcej błysku, to wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o komfort, to moim zdaniem on jest naprawdę na wysokim poziomie, bo usta się nie kleją, rozłożył się bardzo równo, te drobiny właśnie nie przeszkadzają, także moim zdaniem to będzie taki produkt, który jeżeli nałożycie, to te drobiny zostaną z Wami na cały dzień. I teraz jeszcze przyjrzałam się temu z bliska i same te drobiny są dosyć mocno różowe i one są dosyć chłodne, ale właśnie myślałam, że będzie więcej takich drobin i srebrnych, ale też brzoskwiniowych, a brzoskwiniowy to jest chyba tutaj zawarty po prostu barwnik, żeby dać troszeczkę koloru i nie jest to zbyt zauważalne na ustach, żadna taka brzoskwiniowa poświata tutaj nie występuje, a raczej właśnie te różowe drobinki. Starłam to teraz jeszcze raz i zrobię usta po swojemu, czyli obrysuję je konturówką. By the way, to też będzie konturówka z Vibo, moja ulubiona. Jest to już moje kolejne opakowanie tej konturówki i kiedyś Wam mówiłam, że akurat w kwestii niektórych kosmetyków nie ma co przepłacać. Jednym z nich jest konturówka, bo możecie dorwać niezłą w bardzo dobrej cenie. No dobra, trochę mnie poniosło. Zwykle używam jej rzeczywiście jako konturówki, ale z racji, że dzisiaj Vibo zbuntowało się przeciwko jesieni, to ja jednak tą jesień musiałam poczuć. Serio, ja jestem jesieniarą, zawsze się do tego przyznaję. To jest jedyna szufladka, do jakiej mam wrażenie, że naprawdę pasuje, więc przynajmniej taki jesieniarski efekt na ustach musiałam sobie tutaj dzisiaj zafundować. Teraz nałożę na to ten klikacz. No i muszę przyznać, że całkiem podoba mi się efekt tych ust z tymi drobinkami. Nie są one jakoś bardzo mocno zauważalne, bo mam wrażenie, że trochę się wtopiły w ten brąz, ale jednocześnie jest dodany taki lekki twiścik. I chciałabym teraz jeszcze na wierzch dodać właśnie ten chłodzący błyszczyk, ale bardzo ważne będzie to, żeby nałożyć go nie z aplikatora, bo ja przynajmniej na samym początku zawsze staram się pilnować tego, żeby go nie ubrudzić. Jeżeli teraz nałożyłabym to prosto z opakowania, no to on już byłby totalnie brązowy i później to byłoby całe brudne i bardzo tego nie lubię. Zawsze minimum do połowy zużycia błyszczyka staram się pilnować tego, żeby aplikator był czysty. Ciekawa jestem, czy wy też tak właśnie macie, czy jednak jest wam wszystko jedno i po prostu wkładacie i nie przeszkadza wam to, że to jest później trochę ubrudzone w środku, ale jak to już się robi takie mętne, to jakoś troszeczkę mnie zaczyna wtedy obrzydzać. Jak dla mnie teraz efekt z tym błyskiem wyszedł świetny. Mi się bardzo podoba połączenie teraz tych trzech produktów z Vibo. Uważam, że to kombo wygląda bardzo ładnie. Wyszedł taki głęboki kolor, leciutko przełamany tymi drobinami i wygląda to ciekawie i przykuwa uwagę. Ciekawa jestem, co wy sądzicie, więc napiszcie w komentarzach, czy wam się takie połączenie podoba i czy w ogóle jesienią malujecie sobie usta na ciemniejsze kolory, bo ja mam wrażenie, że to jest idealny czas. Przejdę teraz do ostatniego kosmetyku, który będzie dzisiaj testowany i jest to rozświetlacz. A dokładnie Duo, które Wam tutaj w kamerze może wydawać się srebrne i srebrne, ale w rzeczywistości ta część rzeczywiście jest bardzo mocno srebrzysta, a ta z kolei daje taki odblask na różowo. Jest to nazwane Holographic Highlighters Duo i to, czego ja nie znoszę, to nadużywania słowa holo, kiedy coś nie jest holograficzne. Holograficzne oznacza odbijające na kilka różnych kolorów, dosłownie na całą tęczę, a bardzo często firmy nadużywają tego, kiedy jest mowa o duochroma, albo po prostu nawet o jednolitym blasku, który gdzieś tam po prostu jest w stanie mocniej złapać światło, ale dalej odbijać tylko na jeden kolor, albo właśnie maksymalnie taki shift na dwa. Zaraz sprawdzimy, czy jest to holo, natomiast nie spodziewam się. Ale zanim jeszcze zaaplikuję ten produkt, to mam do Was jedno pytanie. Czy chcielibyście, żebym na tym kanale przetestowała najnowszą kolekcję Maxineczki? Bo ja dzisiaj, będąc w Rossmanie, byłam bardzo zdziwiona tym, że słyszałam już pogłoski o tym, że ma wejść kolekcja Maxi w październiku do Rossmanów. Natomiast teraz mamy końcówkę września i ja widziałam już dzisiaj właśnie większość tych kosmetyków w szafie w moim Rossmanie. Były kredki do oczu, były nowe konturówki, nowe kolory błyszczyków, był też żel do brwi i jego jestem po prostu sama bardzo ciekawa, więc na pewno go kupię, ale nie było najważniejszej rzeczy, czyli nie było palety. Bo
Gdyby nie to, to już dzisiaj bym przetestowała to wszystko i myślałam o tym, żeby to kupić i po prostu już się tak ucieszyłam, jak zobaczyłam, że to jest tak przedwcześnie. No ale właśnie bez palety trochę nie ma to sensu, także zaczekam, aż ona też będzie dostępna. Ale dajcie mi znać, czy będziecie tym zainteresowani, bo w sumie nie tak dawno była ta poprzednia kolekcja, myślę, że to było chyba właśnie pół roku temu. Była już kolekcja maksineczki z marką Brush Up, także nie wiem, czy to nie będzie powielanie tematu dla Was, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście kontynuację z nową kolorystyką jej kolekcji. Przy okazji, wiadomo, moglibyśmy sobie wtedy zrobić jakieś małe rozdanie. Oh my fucking god, o co tutaj chodzi? To jest tak płatkowe, że ja jestem tym trochę przerażona. To nawet, wiecie, jest tak, że albo tego się nie da dotknąć, ale jak już się dotknie tak nie jakoś bardzo mocno, tak dosłownie się to pogłaszcze jak kotka, no to nabiera się tego stanowczo za dużo. Zesłoczuję to może tutaj na wewnętrznej części, bo dalej mam jeszcze te kropki. Wow, to jest bardzo płatkowe, ale wow, dobra. To srebro, to ewidentnie jest tafla i to taka konkretna. Ten róż z kolei troszkę za bardzo płatkowo się nabiera i właśnie zrobiła się tutaj na środku taka gruda, którą jestem w stanie dosłownie teraz sobie tak zebrać paznokciem. Także trzeba z nim na pewno uważać, właściwie z jednym i drugim. Ale jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak to srebro się rozłożyło. W sumie teraz trochę żałuję, że nie sprawdziłam tego na samym początku, bo gdybym to zrobiła, to mogłam to nałożyć na powieki. Dobra, właściwie cały czas mogę to nałożyć na powieki. Ale najpierw nałożę to w takiej formie, do jakiej jest przeznaczone, czyli na szczyty kości. I był jeszcze drugi taki duo highlighter i ten drugi był właśnie z jednej strony srebrny, a z drugiej złoty. Ale to było chłodne złoto, więc akurat te rozświetlacze są mega mroźne i no nie spodziewam się, żeby to był efekt dla każdego. Powodem, dla którego ja wybrałam wersję różowo-srebrną jest to, że po pierwsze jest trochę mniej typowa, a po drugie ja mam ten swój ukochany rozświetlacz z Kaleidos, który ma też taki różowawy shift koloru, także właśnie spodziewałam się, że może to też będzie taka ciekawa propozycja. I to, co już widzę, to że na pędzel, taki typowy wachlarzyk, nabiera się to dosyć ciężko. Raczej dosłownie kilka drobin i wygląda to niezbyt fajnie na pędzlu. Zobaczę, jak te drobiny się rozłożą, ale jeżeli nie, to po prostu spróbuję zrobić to albo palcem, albo delikatnie gąbeczką. Trochę ten efekt wygląda po prostu sucho, ale tak teraz myślę, że może jeszcze po prostu zwilżę sobie pędzelek. Dalej nie robi to wielkiego efektu, więc jednak spróbuję palcem. I palcem nakłada się to zdecydowanie lepiej. Na drugą stronę nałożę srebro, żeby zobaczyć właśnie porównanie tych dwóch kolorów. I jeśli o nie chodzi, to ono jest zdecydowanie za chłodne. Mam wrażenie, że prawie nikomu nie będzie pasował aż tak mroźny rozświetlacz. Chyba że lubicie właśnie taki efekt srebrnych policzków. Bo widzę czasami takie osoby właśnie, które mają jakiś ciemny makijaż i do tego mocno srebrzyste poliki, ale to zwykle się odcina. I tutaj u mnie zdecydowanie się to odcina, bo ja mam dosyć ciepłą karnację. Dodatkowo nie jest to zbyt ładnie taflowe. To się rozkłada tak drobinowo, ani brzydko, ani ładnie. Natomiast dużo bardziej podoba mi się efekt po tej różowej stronie, tym, że też to nie jest taki rozświetlacz, po który ja bym sięgała w codziennym makijażu, jakimś takim bardzo basic, po prostu właśnie typowym na co dzień, bo ten efekt jest mocarny. Ale sprawdzę to teraz jeszcze na powiekach, bo moim zdaniem do powiek może się okazać, że obydwa te kolory będą super. Ostatecznie nałożyłam tylko ten różowy rozświetlacz i tylko tutaj tak w wewnętrzne kąciki na 1/3 mniej więcej powieki ruchomej, bo szczerze mówiąc spodziewałam się, że to się dużo bardziej równomiernie rozłoży i że zrobi ładną taflę, ale nie jest tak i na powiekach rozkłada się to gorzej niż na policzkach, co w sumie jest dziwne, ale i na jednym i na drugim oku z dwóch różnych palców, na dwóch różnych powiekach zachowało się to dokładnie tak samo, czyli tak troszkę pogrudkowało, troszkę rozłożyło się tak zbyt właśnie płatkowo i może przez to, że to są różne wielkości tych takich drobin, to jednak no wygląda to po prostu jak tak nierówno położony produkt. Mimo że ja starałam się to zrobić bardzo dokładnie, starałam się to właśnie tak idealnie wetrzeć w powiekę, tak rozklepać, żeby stworzyło równą warstwę, ale no niestety efekt jest taki po prostu płatkowy i niezaciekawy. Jeżeli chodzi o nowości, które szykują się w Rossmanie, to jeszcze z takich dosyć istotnych i ciekawych kolekcji, które mogą wejść, będzie taka z Revolution i to będzie we współpracy z trójką osób, które są, wydaje mi się, znane z TikToka. Ja nie korzystam z TikToka, więc nie mam pojęcia, kim są te osoby, ale kiedy już wyjdzie ta kolekcja, to na pewno się zapoznam i sprawdzę, z czego one są znane,
Natomiast były tam dwie dziewczyny i jeden chłopak i dziewczyny trzymały jakieś takie małe pojedyncze produkty, ale właśnie ten chłopak trzymał w dłoniach paletę cieni. I ta paleta wyglądała bardzo intrygująco i całkiem obiecująco, więc jak ta kolekcja wejdzie, to też być może będziecie nią zainteresowani. Dajcie mi znać, czy ją też tutaj przetestować. I w ogóle dajcie znać, co właśnie teraz Was najbardziej jara z takich nowości, które mają się dopiero pojawić. Możemy już oficjalnie przejść do podsumowania kolekcji All Eyes on Me i zacznę od najsłabszego produktu, żebyśmy mogli zakończyć sobie pozytywnym akcentem. Zdecydowanie badziewie. Zdecydowanie najsłabszy produkt. Jest to mega słabe. Mega słabo napigmentowane, moim zdaniem nawet na osobach z jasną karnacją będzie się ledwo co wybijało. Może ten bronzer będzie u Was wyglądał spoko, jeżeli jesteście turbo bladzi, ale jeżeli nawet ten róż nie wybija w ogóle, no to moim zdaniem jest to trochę strata pieniędzy, bo uważam, że już lepiej w takim wypadku, jeżeli jesteście właśnie bardzo jaśni, to kupić sobie po prostu osobne dwa produkty, bo ta paletka na bank jestem w stanie się dosłownie założyć, że nie będziecie zadowoleni z którejś jej części. Albo to Wam się nie będzie wybijać w ogóle na policzkach, albo z kolei ten róż Wam też nie przypasuje. On jest dosyć błyszczący, ale z kolei nie za bardzo w ogóle ma pigmentację swojego różowego koloru. Także to oceniam zdecydowanie najsłabiej i w ogóle na mnie oceniam to 0 na 10, bo najzwyczajniej w świecie nawet tego nie widać. Drugi od końca i tu zaskoczenie jest rozświetlacz. Dla mnie ten produkt jest słaby i mimo tego, że tutaj właśnie widziałam, że nawet patrząc na ten produkt, to widać od razu, że faktura jest bardzo intensywna, więc ja spodziewałam się, że to będzie dawało bardzo intensywny blask, ale nie jesteśmy w stanie uzyskać intensywnego blasku bez zrobienia sobie białych grud na policzku. I tak samo bez zrobienia ich czy tutaj na powiekach, czy do takiego stosowania gdzieś tutaj na skórze, po prostu widziałam to, że stosując w większej ilości są białe grudy, a stosując w mniejszej ilości, no to nie jest to jakaś spektakularna tafla i nie wygląda to zbyt ładnie. Najbardziej przykre jest to, że tak jak Wam wielokrotnie powtarzałam, ja uważam, że fajnie jest wykorzystywać dany produkt po prostu w innym przeznaczeniu, jeżeli nie macie szansy wykorzystać go w pierwotnym i zwykle staram się tak robić. No ale tutaj właśnie byłam przekonana, że to będzie super produkt w takim razie do powiek i z taką myślą w ogóle w sumie go kupiłam. Wiedziałam, że raczej jako rozświetlacz nie będę go używała, ale z racji, że ja czasami lubię mocny blask, to spodziewałam się, że to się nada. Ale się nie nada. No cóż, tutaj dałabym 2 na 10. I to 2 tylko za to, że to przynajmniej pojawia się na skórze. Miejsce tuż poza podium zajmuje z kolei ten balsam z drobinami. Nie uważam, żeby to było coś wartego zakupu. Po prostu tutaj te drobiny ani nie są jakieś niesamowicie ładne, ani też nie ma ich tak dużo, żeby to jakoś bardzo ładnie odbijało światło. Nie robi to zbyt ciekawego efektu. W momencie, kiedy sobie nałożycie kilka innych produktów, jeszcze czymś błyszczącym na wierzchu podbijecie ten blask, no to okej, to będzie zauważalne. No ale mimo wszystko chodzi o produkt sam w sobie. I jako on autonomicznie po prostu dla mnie nie spełnia swojej funkcji ze względu na to, że nie daje też mocnego nawilżenia. Nie jest to dla mnie wcale właśnie balsam, tak jak on jest tutaj nazwany, ze względu na to, że to nawilżenie ust jest stanowczo za małe. No i trochę przykre też, że właśnie ten kolor nie wybija. Także tutaj dałabym 3 na 10. Miejsce trzecie na podium zajmuje paleta rozświetlaczy. Uważam, że ona nie jest zła i tutaj już ona tak zdecydowanie plasuje się powyżej 5 na 10, powyżej tej takiej średniej. Natomiast nie do końca mi się podoba zestawienie kolorystyczne. Po pierwsze te dwa różowe kolory. To już samo w sobie jest takie, że ja bym tu dała po prostu inny odcień, żeby to było mocniej zróżnicowane. Ale dodatkowa kwestia jest taka, że po prostu nie każdy z tych kolorów w ogóle jest zauważalny, kiedy się nim pomalujecie. I oczywiście w zależności od tego, jaki macie odcień skóry, to inny kolor będzie Wam się wtapiał. Mi na przykład mega się wtapia złoto i przez to mam cały czas wrażenie, że tutaj na środku powieki w ogóle mam totalnie gołą przestrzeń. I mega mi to przeszkadza, bo jednak cały ten efekt miał być właśnie tych płatków, o których Wam wcześniej powiedziałam. I te płatki wewnętrzne jeszcze całkiem widać. Te różowe po obu stronach też są zauważalne, kiedy się przypatrzymy. No ale właśnie ten złoty, ledwo, ledwo co. I kiedy te kolory niektóre nie łapią światła, no to są prawie niezauważalne. Także pod tym względem dla mnie ta paleta jest na minus. Dodatkowym jej minusem jest to niepełne krycie. Żeby uzyskać rzeczywiście krycie całościowe produktu, należy przynajmniej dwie warstwy tego nałożyć. A jednak wiecie, ważne jest też to, żeby produkt był funkcjonalny i żeby używało się go możliwie jak najłatwiej. Przy znanych mi eyelinerach, czyli tych suwy, nie ma z tym problemów, po prostu pociągacie jedną linię
i jest już całkowity kolor. Także dla mnie to jest ważne, bo też czasami chcemy zrobić coś cienkiego, jakiś taki drobny, nieduży akcent i kiedy musimy nałożyć drugą warstwę, to po prostu zwiększamy sobie ryzyko, że jednak gdzieś wyjedziemy za tą linię, że już trzeba będzie to pogrubić i że sam efekt nie będzie taki precyzyjny. Na mega minus zasługuje tutaj ten pędzelek, on to jest w ogóle totalnie niepotrzebny i to jest tylko dosłownie marnowanie plastiku, bo on jest cały plastikowy, a ta końcówka nie nadaje się totalnie do niczego, także w ogóle możecie go sobie odpuścić, a z drugiej strony nie możecie z niego zrezygnować, kupując ten produkt. Dla mnie szkoda, że to nie jest inaczej pomyślane, bo śmiało można by było zrobić paletę bez tego dolnego paska i ona byłaby po pierwsze mniejsza, a po drugie właśnie byłoby mniejsze marnowanie plastiku do samego stworzenia produktu. Na propsy z kolei zasługuje tutaj jednak ten niebieski. Na początku wydawało mi się, że on nie będzie zbyt kryjący, ale jednak tutaj właśnie wszystkie te kropki udało mi się zrobić dosyć łatwo, i one wyglądają bardzo ładnie i sam ten kolor jest w ogóle bardzo podobny do tego, który już mam w swojej kolekcji, ale mimo to jestem z tego produktu akurat zadowolona, także tutaj też fajnie by było na przykład, gdyby ta paleta była mniejsza albo gdyby można było kupować te kolory pojedynczo. Reasumując plusy i minusy tego produktu, dałabym tutaj 6 na 10. Drugie miejsce na podium zajmuje róż i on jest fajny. On mi się podoba. Jestem bardzo zadowolona po pierwsze z jego koloru, bo on daje taki mroźny policzek. I ten efekt będzie super właśnie stricte na zimę, czyli na czas, kiedy ta kolekcja powinna zostać wypuszczona. Ale wtedy sprawdzi się dla mnie idealnie. Przypominam, że to jest ten kolor numer 1, a są dwa kolory, także jeżeli on Wam się spodobał, to pamiętajcie, że to jest jedynka. Dodatkowo sama forma opakowania mi się całkiem podoba, ale to chyba głównie ze względu na to, że ja po prostu nie miałam wcześniej tego typu produktu. Także pod tym względem on jest dla mnie czymś nowym i przez to, że to dla mnie jest innowacja, no to ja zawsze mam taką małą nutkę ekscytacji i teraz pewnie przez najbliższych parę dni będę, robiąc makijaż, klepać sobie tym po policzkach i będę miała małą zajawkę. Ogólnie uważam, że mogłoby to być wymyślone trochę inaczej, bo tutaj ciężko jest z dawkowaniem tego produktu i jest on taki mocniej rozprzestrzeniony niż ja normalnie nakładam sobie róż, ale z drugiej strony nie wygląda to wcale źle, także temu produktowi dałabym 7,5 na 10. I największe zaskoczenie tego testu to jest ten chłodzący błyszczyk. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że on się okaże fajny i nawet do ostatniej chwili, kiedy byłam dzisiaj w Rossmanie, wahałam się, czy brać go w ogóle do tego testu, czy nie, bo uznałam, że no przecież to jest tylko bezbarwny błyszczyk i że okej, opakowanie jest spoko, właśnie jak ta bryła lodu, ale co z tego? Ale sam efekt tego właśnie takiego leciutkiego mrowienia, mi on bardzo odpowiada. Kiedyś miałam już taki błyszczyk, który był z papryczką chili i tam to pieczenie było takie miejscami trochę za intensywne i nie do końca przyjemne, a tutaj to są właśnie dokładnie takie po prostu szpileczki i czuć je przez dłuższą chwilę. To też nie jest tak, że po aplikacji czujemy to przez minutę, a potem ten efekt znika, tylko jest on zdecydowanie bardziej długotrwały i dla mnie on jest po prostu przyjemny. Dodatkowo on ładnie odbija światło, plus ja od jakiegoś czasu nie miałam już takiego totalnie bezbarwnego błyszczyka, a jego moim zdaniem można zaklasyfikować do takiego właśnie bezbarwnego, bo tych 5 drobinek, które tam gdzieś się znajdą na ustach, one są ledwo zauważalne, także właśnie ja bym go zaklasyfikowała jako taki bezbarwny i on jest naprawdę spoko, daje ładną taflę, teraz tak patrzę i te usta mi się najbardziej podobają z całego tego makijażu, także mogę Wam go szczerze polecić i jemu dałabym 9. No dobra, nie dałabym mu 9, dałabym mu 8,5, ale nie dałabym 10, dlatego, że po prostu, no, to nie jest jakiś taki produkt wow. On ani nie robi Wam efektu jakiegoś takiego bardzo niespotykanego na ustach, tylko to jest po prostu tafla błysku, więc tutaj nie mogłabym dać 10 przez to, ale jeszcze pół punkta muszę odjąć za to, że po prostu bardzo mało nakłada się na aplikator i to jest takie trochę irytujące, że jednak musicie nałożyć sobie go raz, a potem reaplikować drugą warstwę, żeby pokrył Wam całe usta. Także tutaj mogliby lepiej popracować nad aplikatorem, ale ogólnie 8,5 i to jest super produkt z tej kolekcji. Finalne wrażenie o całej kolekcji jest takie 50-50. Kilka produktów spoko, kilka produktów takich mech. I mam trochę wrażenie, że Vibo gdzieś celuje w bardzo początkujące osoby, bo odnoszę takie wrażenie, że właśnie te wszystkie kosmetyki są takie, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby się za bardzo nie przemalować. Na pierwsze próby to jest spoko, ale z drugiej strony myślę, że wiele osób już po prostu na tyle umie się malować i na tyle ma te skille gdzieś troszeczkę
wyżej, że te produkty po prostu nie spełniają oczekiwań tych osób. Mam wielką nadzieję, że dzięki mnie nie wtopicie kasy, że będziecie już wiedzieli, co dla Was jest warte uwagi, a co zdecydowanie sobie możecie odpuścić i po prostu szkoda na to Waszych pieniędzy. Także w dzisiejszym filmie to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Bye!